Radio Kraków. W sportowym kanale internetowym Radia Kraków wracamy na Tyskie Lodowisko, bo tu przed nami dogrywka w spotkaniu numer 7 w meczu decydującym o tytule Mistrza Polski w hokeju na lodzie sezonie 2016-2017. Po pierwszych 6 meczach remis 3-3 w rywalizacji między tymi drużynami. Po 60 minutach 7 meczu finałowego remis 1-1. No na bramkę Macieja Urbanowicza odpowiedział Józef Witek. No i stąd rezultat remisowy, który utrzymywał się od 22 minuty i nadal jest obowiązującym rezultatem. A teraz już dogrywka w tym spotkaniu. Dogrywka według nowych zasad, czyli w 5-osobowych składach przez 20 minut. To oczywiście czas maksymalny, bo jeżeli padnie bramka, to będzie to złota bramka decydująca o mistrzowskim tytule dla jednej z drużyn. Jeżeli jednak gola przez 20 minut nie zobaczymy, potrzebne będą rzuty karne i to one decydowałyby o losach mistrzowskiego tytułu. Przyznam szczerze, bardziej podoba mi się wersja z Ligi NHL, gdzie karnych nie ma. Jest! Gol zdobyty przez Krakowie, bramka Petera Szinagla, tego człowieka, który przed rokiem zdobył zwycięską bramkę w finałowej rywalizacji Krakowi z GKS-em Tychy. Teraz on znowu wpisuje się na listę strzelców. Podanie na niebieską linię, Szinagla jest między obrońcami, ale oni są zbyt daleko od niego, by zdążyć z reakcją. Szinagla wjeżdża, strzela i Stefan Gigardi pokonany. Złoty medal hokejowych mistrzostw Polski dla Komarch Krakowi w 45 sekundzie dogrywki. Bramka Petra Szinagla decyduje o losie mistrzowskiego tytułu, o złotych medalach, o pucharu, o prawie gry w hokejowej Lidze Mistrzów, bo Komarch Krakowia w tej lidze zagra ponownie. Piękny sukces Krakowi, która przypomnę po 4 finałowych meczach przegrywała z Tyskim GKS-em 1-3. I Tyszanie czekali na to, kiedy będą mogli postawić pieczęć na tym mistrzowskim tytule. Tyszanie czekali, kiedy będą mogli ten mistrzowski tytuł przypieczętować 4. zwycięstwem. A tu bramka Petra Szinagla, tak jak przed rokiem, daje zwycięstwo w 7. finałowym meczu pasom. I to Komarch Krakowia jest mistrzem Polski. Wielkie brawa za walkę do końca, za to, że pasy nie załamały się po tych pierwszych 4 finałowych spotkaniach i że potrafiły odwrócić losy rywalizacji i sięgnąć po mistrzowski tytuł. 2-1 dla Komarch Krakowi po dogrywce, po bramce Petra Szinagla w 45 sekundzie dogrywki. 2-1 dla Krakowi w finale, w 7 meczach 4-3 dla pasów i mistrzowski tytuł wędruje do Krakowa. Przed rokiem zdobyty na własnym lodowisku przy ulicy Siedleckiego, teraz zdobyty tu w Tychach. I tu teraz w Tychach zaczyna się hokejowe święto Krakowi. Złote medale dla drużyny pasów. Wielkie gratulacje dla drużyny, która zdobywa 12 tytuł w historii klubu. Zdobywa 7 tytuł w ostatnich 12 latach. To pokazuje, jak znaczącą rolę, jak dominującą rolę w polskim hokeju odgrywa zespół Krakowi. 19 mistrzowskich tytułów ma Podhale, 13 warszawska Legia. Teraz 12 złoty medal dorzuca Krakowia do swojego bilansu. Pierwszy tytuł w 1937 roku, później tytuły zaraz po wojnie, a później od 2006 roku, jak powiedziałem, 7 tytuł w ostatnich 12 latach. Śpiewy kibiców, wielkie święto krakowskiej drużyny tu na lodowisku w Tychach, bo tytuł mistrzowski wędruje do Krakowa. Gratulacje raz jeszcze dla prezesa klubu, profesora Janusza Filipiaka, dla całego sztabu szkoleniowego z trenerem Rudolfem Rochaczkiem, który przedłużył kontrakt do końca sezonu 2019-2020 i dla całej mistrzowskiej drużyny, bo każdy z nich dołożył swoją cegiełkę do tego wielkiego sukcesu. Krakowia hokejowym mistrzem Polski w sezonie 2016-2017.